Alergiczny nierzytnasta jest bardzo częstą chorobą. W Polsce cierpi na niego około 8,5 miliona osób. Każdego z Państwa może dotknąć alergicznie nierzytnosa. Najczęstsze objawy to wodnisty katar, kichanie po kilkanaście razy, czasem takimi salwami, swędzenie oczu, uzawienie pieczenia oczu, ogólne rozdrażnienie, złe samopoczucie. W związku z tym, jeżeli takie objawy Państwo odczuwacie, a jest akurat właśnie słoneczny dzień, można podejrzewać, że jesteście uczuleni na pyłek roślin, który w tym czasie unosi się w powietrzu. Jeżeli wykonujecie prace domowe, sprzątacie, zamiatacie, odkurzacie, może to kurz domowy. Jak się bawicie z kotem, może to wina kota. Bardzo często alergiczny nierzytnosa występuje w okresie, kiedy dookoła wszyscy są przeziębieni. Wiele osób, które uważa, że jest przeziębionych, może właśnie cierpieć na alergiczny nierzytnosa. Takim skutecznym sposobem sprawdzenia jest porównanie objawów w poszczególnych dniach. Jeżeli w dni deszczowe objawy się zmniejszają, a w słoneczne nasilają, to raczej nie jest przeziębienie, raczej stawiamy na alergiczny nierzytnosa. Alergiczny nierzytnosa niestety bardzo często może być wikłany astmą oskrzelową. Innymi słowy, ktoś, kto ma niedrożny nos z powodu pyłków, z powodu alergenów roztoczy, oddycha ustami, alergeny dostają się do dolnych dróg oddechowych i te same objawy, które wystąpiły w nosie i w spojówkach, mogą wystąpić w dolnych drogach oddechowych. Dlatego należy zawsze zwrócić uwagę na to, aby osoby, które mają katar, kichanie, jeżeli wystąpi u nich świsty, wystąpi duszność, powinny niezwłocznie zwrócić się do lekarza, ponieważ mogą to być początki astmy oskrzelowej.